1 czerwca, środa z Ewangelii Świętego Jana. Ojcze, uświęć ich w prawdzie. Prawda wyzwala człowieka. Jezus, kiedy stanął przed Piłatem, zapytał go: cóż to jest prawda? A może trzeba, żeby dzisiaj i nas zapytał Jezus, czym jest prawda w Twoim życiu, w moim życiu? Czy żyjesz prawdą? No właśnie, czy ja umiem w ogóle odróżnić prawdę od kłamstwa? My nieraz już żyjemy w takim zakłamaniu, w takim fałszu, w takiej obłudzie, że nie odróżniamy tej prawdy. Kłamiemy w zasadzie często na każdym kroku, aby pokazać swoje dobre oblicze, swoją dobrą stronę, aby zakryć gdzieś swoje słabości, swoje upadki. My boimy się pokazać prawdy o sobie. My chcemy zawsze być tacy krystaliczni, piękni, przed ludźmi w sposób szczególny. Bo przed Panem Bogiem tego nie ukryjemy, bo Bóg nas zna. I zobaczmy, ile w nas jest fałszu. My nie potrafimy odróżniać prawdy od kłamstwa. My mamy już nieraz tak wpojone w swoim życiu to kłamstwo i żyjemy tym kłamstwem, że Jezus to doświadczył, Jezus tego zobaczył. Dlatego mówi: Ojcze, uświęć ich w prawdzie. Daj im ducha prawdy, ducha mądrości, rozumu, rady, żeby umieli rozeznać to, co jest dobrem, co jest prawdą, co jest pięknem tego życia. Prawda wyzwala. A jakże trudno jest nieraz przyznać się do prawdy. Święty Ojciec Pio kiedyś powiedział piękne słowa: w życiu za wszystko się płaci. Za zło i za dobro. W życiu trzeba nieraz zapłacić i za prawdę. Bo prawda wiele kosztuje. Jak mówił ksiądz Jerzy Popiełuszko błogosławiony. Tylko plewy nic nie kosztują. A my często żyjemy, obrzucając się tymi plewami, udając, że nic się nie dzieje, że wszystko jest w porządku. A jeśli gdzieś powiemy nawet prawdę, to często ktoś ma do nas pretensje, że prawdą chcemy żyć, że prawda rani. Nie, prawda nie rani. Prawda pokazuje mi kondycję mojego ducha, kondycję mojej wiary, kondycję mojego życia. Prawda ma mnie mobilizować do tego, abym stawał się jeszcze lepszy. Bo jeśli ja nie stanę w prawdzie, to będę żył tak po swojemu, myśląc, że nic się nie wydarzyło. I gdzieś tam wchodzić cały czas głęboko w ten swój grzech, w swoją słabość, swój upadek. Stańmy dzisiaj przed lustrem prawdy. Stańmy dzisiaj przed Jezusem Eucharystycznym, przed Bogiem. I prośmy Go, aby pozwolił nam odkrywać to, co w nas jest właśnie kłamstwem, fałszem, nieprawdą. Żebyśmy tym kłamstwem, tym fałszem, tą nieprawdą nie ranili Boga i człowieka. Bo często ranimy. A jak mówi przysłowie, kłamstwo ma krótkie nogi, wcześniej czy później ono wychodzi. Jaki wstyd. A my często chcemy żyć dla ludzi, żeby im się przypodobać. Żyjmy dla Boga, bo Bóg oczekuje od nas prawdy. Z serca Wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro.